Chcę dzisiaj jeden temat poruszyć, który myślę, że jest ważny. Oglądaliśmy sobie zagadką taki film i tam był taki motyw, wiesz, taki profesor wykładał na uniwersytecie literaturę. I facet, który kochał w ogóle, kochał pisanie. Sam nie był może super pisarzem, ale rozumiał w ogóle pisarstwo. On fajną rzecz do nich mówi. Mówi tak. Większość z was, tak, stanowi tylko tło. Nigdy nie będziecie dobrymi pisarzami. Wielu z was jest tutaj z dziwnych powodów. A tylko niektórzy mają to coś. A ja w ogóle siedzę i mówię, oj. Rozumiecie, o co chodzi? To jest takie jakie w ogóle nieludzkie. Ale wiesz, z czego to jest? Kto ma, temu będzie to dane. A kto nie ma i to, co nie ma, że ma, będzie mu odebrane. Tam siedziało kupa ludzi, którzy byli na studiach. Przyszli, żeby stać się pisarzami. Ale pisarzem się rodzisz. Inaczej będziesz wykonywał dobre rzemiosło. To proste. Ale był tam taki przykład. Bo to fajny temat. Na tych wykładach siedział pewien gość, który był świetnym tenisistą. I on do niego mówi tak. Dał go jako przykład. Jakoś tam go nazwał, nie pamiętam jak. Mówi, powiedz, tu jest kwintesencja tego. Powiedz, mówi, dlaczego wstąpiłeś do drużyny tenisowej tego uniwersytetu. On mówi, bo tam mieli najlepsze zielstwo. Gość, w ogóle rozumiesz, o co chodzi? On mówi do niego tak, a więc ty w ogóle się nie starałeś. A on mówi nie. A on mówi, kiedy się dowiedziałeś, że jesteś urodzonym tenisistą? I to jest ten temat. I on mówi tak, wtedy, kiedy zacząłem grać. Gość totalnie pozbawiony jakichkolwiek ambicji bycia tenisistą. Ale wrodzony talent. Jednakże kiedy się dowiaduje o tym, że jest urodzonym tenisistą? Kiedy zaczyna grać? Rozumiesz? Nawet jeśli Bóg coś w ciebie włożył, to dopiero wtedy ujawni się to, kiedy zaczniesz ruszać się. Kiedy zaczniesz się ruszać, zaczniesz iść do przodu. Inaczej nie dowiesz się. Ludzie siedzą i się zastanawiają, kim ja jestem w Królestwie. Ja mówię, a czego spróbowałeś? Bo ja wszystkiego. Ja tak jak w świecie byłem, to wszystkiego musiałem spróbować. Tak jak wszedłem do Królestwa, tak mówię, wszystkiego spróbuję i ja się dowiem, o co mi chodzi. Dowiem się, o co mi chodzi. Rozumiecie? Ja się dowiedziałem, o co mi chodzi. Dlaczego? Bo ja wszystkiego spróbowałem. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Co dobre, tak? To nie znaczy, że to, co pozytywne według systemu tego świata, tylko to, co dobre dla ciebie, skuteczne w twoim życiu, efektywne. Tego się trzymajcie. Tak? Dlaczego o tym wspominam? Bo chcę dzisiaj mówić o tym, aby nie bać się nowego. Nie bać się nowego! Dlaczego? Ano dlatego objawienie Jana 21:5 rzekł ten, który siedzi na tronie. Oto wszystko nowym czynię. Słowa te są pewne i prawdziwe. Kto to mówi? Ten, co siedzi na tronie. To władca wszechświata. I jakie są te słowa? Pewne
i prawdziwe. Tu nie ma nic więcej, przyjaciele. Powiedział Bóg i postawił pieczęć. Oto wszystko nowym czynię. Słowo wszystko to greckie słowo pas. Od tego się zapożyczyły takie słowa jak spasować na przykład. Czyli zakończyć. Greckie słowo pas oznacza całość lub też każdy. Wszystko nowym czynię. Wszystko. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha i jesteś skazany na nowe. Ty nie masz innej drogi. Każda droga, która nie jest drogą w kierunku nowego i w realizacji nowego, jest zwiedzeniem. Rozumiesz? Słowo nowe to słowo kainos i oznacza dokładnie świeże, niezestarzałe i nieużywane. Świeże, niezestarzałe, nieużywane, nówka. Czyli nie masz bladego pojęcia, o co w tym chodzi. Nie miałeś tego ubrania na sobie, nie jadłeś tej potrawy, nie wąchałeś tych perfum, nie wiesz, o co chodzi. Rozumiesz? Dlatego zaczynamy dochodzić do miejsca problemu. Słowo stare, to jest ciekawe, to słowo archaios. Od tego są wszelkiego rodzaju słowa jak archaiczne, archaizm i tak dalej. Słowo bazuje na starym słowie arche. Zaczęcie, początek, również władza, urząd, państwo, to się nawet tak tłumaczyło. A również moce niebieskie jako władcy, arche. Idąc dalej w to słowo, bo to jest ważne słowo, dochodzimy do miejsca, z którego ono bierze swój początek, jeszcze głębiej położony. I to jest słowo archon. I to znaczy być pierwszym rządzącym. Pierwszy rządzący. A więc archaios, czyli stare, to pierwotny i starodawny porządek rzeczy, zatwierdzony i przestrzegany na podstawie tradycji ojców. Tak się to tłumaczy. Stare. Wiecie, co to znaczy stare? To jest skostniałe, zakonserwowane i tak mocno wryte w człowieka, rozumiecie, że sama myśl o wyjściu z tego powoduje otworzenie się na siły demoniczne. Rozumiecie, co to znaczy? Rodzisz się i masz dwie nogi i dwie ręce. Urodziłeś się. Na nogach chodzisz, rękoma coś tam sobie robisz. I raptem dowiadujesz się, że można na przykład sobie nogami umyć głowę, a na rękach pochodzić. I to jest dla ciebie szok. Musisz w ogóle zmienić mentalność. Wiecie, dlaczego jest tak potężny lęk przed nowym? Dlatego, że stare jest w nas wryte jako tradycja życiowa. Ono jest usankcjonowane, ono jest prawne i wszyscy mówią, tak, tak, trzeba, właśnie tak, nie wolno inaczej. Ze wszystkich stron ci mówią. Mówi ci religia, mówi ci humanizm i mówi ci całe twoje wnętrze, bo ono jest przesiąknięte archaizmem. Rozumiecie? Jesteśmy z natury archaiczni, starzy. To znaczy, że jesteśmy przyzwyczajeni i przekonani o tym, że to, co do tej pory przeżywaliśmy i czego doświadczaliśmy, tak?
To jest najważniejsze, najpotężniejsze i najsilniejsze. I to nam daje co? Poczucie bezpieczeństwa. Archaios daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ogromne poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego w tym kraju ludzie, którzy nie wierzą w Boga, tak? Chrzczą swoje dzieci. Czemu w tym kraju ludzie, którzy nie wierzą w Boga, chodzą do spowiedzi, do komunii, biorą kartki, są świadkami przy bierzmowaniach, przy chrztach. Dlaczego to robią? Przecież oni się z tego śmieją i mówią, nie ma Boga, ale muszę mieć kartkę z konfesjonału, bo inaczej nie będę mógł u szwagra być świadkiem na przykład na jego ślubie czy gdzieś tam. Rozumiecie? Dlaczego niewierzący ludzie idą do kościołów katolickich i płacą tam pieniądze za śluby? Dlaczego niewierzący ludzie robią pogrzeby? Czemu to robią? Bo to jest tradycja. Oni to robią i w to nie wierzą. I wiecie co? I to jest szczyt góry lodowej. Bo tak jest ze wszystkim. Tak jest ze wszystkim. Lęk przed wejściem w nowe jest czołowym lękiem w Kościele. To czołowy lęk, główny. Posłuchajcie, czym jest naprawa swojej duszy? To wychodzenie ze starego i wchodzenie w nowe. A dlaczego to idzie tak opornie jak krew z nosa? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do starych schematów. Rozumiecie? My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś mody. Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś tam. Mówi się nam, wypada to, tam to nie wypada. Powinieneś się tak ubierać, tak się nie powinieneś ubierać. Rozumiecie, o co tu chodzi? Do kościoła się ubierz tak. A na ulicy już się tak nie musisz. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Tam musisz się zachowywać w taki sposób, ale gdzie indziej nie musisz. Rozumiesz? Na ulicy możesz krzyknąć do dziecka Krysia, chodź! Ale nie w aptece. W aptece nie mówi się głośno. Nie mówi się głośno w środkach lokomocji też. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie mówi się. Wiecie, dlaczego się tam nie mówi? Nikt nie wie. Nikt nie wie, dlaczego w autobusach się szedł. Nikt. Nikt tego nie wie. To jest najlepsze. To dopiero są czary. Chcę wam pokazać, co to są potężne czary. Mówi się, jak należy. Rozumiesz? Ja nieraz rozmawiałem o takich rzeczach, że mówię, idźmy dalej. Dlaczego? Dlaczego? Ludzi wkiedy, jak mówisz dlaczego? 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 I dochodziliśmy zawsze do jakiegoś miejsca, gdzie nie wiadomo było dlaczego. Nie wiadomo było. To nie wiadomo. Dlaczego trzeba takie włosy nosić, a nie inne? Ubrać się tak, a nie inaczej. Zachowywać się tak, a nie inaczej. Nie wiadomo. Zawsze oparło się to na jakiejś formie tradycji. Tradycji ojców. Na archaios. Zawsze. Nie będę wychodził z mojej wiary. Moja matka tak wierzyła, moja babka tak wierzyła, moja prababka tak wierzyła. Nieważne, że wszyscy są w piekle. Ważne, że ona wiary nie zmieni. Ona nie zmienia wiary. Dlaczego nie zmienia wiary? Bo matka nie była wierząca w ten sposób. Babka i prababka. Rozumiecie? To ona też nie.
Ona sobie nie zada trudu, żeby sięgnąć w głębię tematu, tylko ona się opiera na tradycji. Rozumiecie? Ja chcę wam pokazać ogrom problemu. Ogrom. Tu jest tyle tradycji, że się w pale nie mieści. Tradycja. To jest tradycja. Porwaliśmy Biblię. Szok! Biblię porwali. Szok. Jakbyśmy w przeciętnym kościele katolickim wpadli, tak? We czterech na przykład, bo jeden by nie poradził, i rozpieprzyli ołtarz. Ty, demolka, sprawy w sądzie, tak? Co Jezus zrobił? Dobrze, że w tamtym czasie, tak? Nie mieli takich kodeksów jak dziś, bo by go zamknęli do więzienia za demolkę. Rozumiecie? Jakby dzisiaj wpadł na odpust i wziął pan. I na pieprzami pan. Wszystkim. Łącznie z tym klechą, z tymi człowiekami. Może być do więzienia. Rozumiesz? Jezus ich zlał wszystkich. Rozumiesz? Jezus był antytradycyjny. Był przeciwny. Nie był stary. Był nowy. Nie był archaos. Rozumiecie? Ja chcę ci pokazać dzisiaj dramat tego, czym jest trwanie w starym i ogromną potrzebę złamania tego w życiu człowieka. I to nie jest na jakimś odcinku. Tylko na każdym odcinku. Rozumiecie? Słowo przeminęło oznacza przeszło obok, będąc zlekceważony. Stare przeminęło. Jak Bóg traktuje stare? Jak coś, co przechodzi obok i się olewa. Zupełnie idzie bocznym torem. Bóg nie ma nic wspólnego w swojej mentalności z archaios. Wszelkiego rodzaju duchowym, psychicznym i materialnym. Nic nie ma wspólnego. Rozumiecie? Nic. Nie trochę. Nic. 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 Mnie ciekawiła taka historia. Nie wiem, czy wy sobie takie pytania zadaliście, na przykład. Albo nie powiem tylko. To będzie nie na tą chwilę. To by mogło przygnieść. Pomówmy o nowym. Nowe. Definicja. Świeżo powstałe. Niedawno nabyte, zajmujące miejsce poprzedniego, po raz pierwszy spotkane, odkryte, współczesne, postępowe. To są definicje encyklopedyczne. Nowe, jakże się różni od starego. Stare jest znane, przetrenowane, znamy jego zapach, znamy jego smak, wiemy, jak się w nim poruszać. Świetnie funkcjonujemy w starym. Nowe jest nieznane. Nie wiemy, jak się do niego zabrać. Nie znamy jego kształtu. Nie wiemy, dokąd ono doprowadzi. Wejście w nowe to zmiana. Zmiana. Zmiana, przyjaciele. To fakt, że ktoś lub coś staje się inny niż dotychczas. Zupełnie inny. Z
Zmiana to również zastąpienie czegoś czymś. To jest zmiana. Wejście w nowe to zmiana wszystkiego, co do tej pory było dla nas całym życiem. Rozumiecie? Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Kiedy odrodzony z Bożego Ducha człowiek zostawia w swoim życiu najdrobniejszy element starego, to tam będą gnieździć się demony. To gniazdo demonów. I to nie jest wejście w nowe według standardu tego świata. Bo wiesz, co ci powie standard tego świata? Och, ile świat ma do powiedzenia, jak ma żyć Kościół, to się w głowie nie mieści. Czy wy w ogóle sobie zdajecie sprawę, że przeciętny Kościół, przeciętna formuła kościelna, ona funkcjonuje według standardów tego świata? To jest przeciętna formuła kościelna. Nie rusz, nie dotykaj, nie smakuj, nie kosztuj. To już Paweł napisał. Paweł mówi, dlaczego? Oni już mieli problem 2000 lat temu z tym. Paweł mówi, dlaczego? Dlaczego to robicie? Dlaczego? Przecież to wszystko przemija przez samo co używanie. Dlaczego wy to w ogóle robicie? Czemu wy wchodzicie w ten system? To świat dyktuje Kościołowi różne rzeczy, a Kościół to łyka jak kart kluchy. Mówi się nam, jak mamy myśleć, jak mamy funkcjonować. Rozumiecie? Przecież to się niczym nie różni od przeciętnej, humanistycznej organizacji. Gdzie są porządni ludzie, porządnie żyjący. Ja taki oglądałem program na Discovery o ogóle o ateistach. O jacy to są porządni ludzie. O jacy oni mieli wypowiedzi. Są całe kółka w ogóle ateistyczne. A jakich to porządnych ludzi tam mają, człowieku. Światłych. Takich w ogóle aż miło posiedzieć. Mających rodziny, wychowujących dzieci, nie zdradzający mężowie żony, żony mężów, w ogóle rewelacja. Wszystko pięknie, tak? Racjonaliści, tak? Racjonaliści. Kościół to nie jest grupowanie racjonalistów. Kościół, tak? To ludzie, którzy mają żyć nowym. Wszystkim nowym i niczym starym. Niczym. Ja postanowiłem w swoim życiu rozstać się ze wszystkim, co stare. Ze wszystkim. Choćbym miał w ogóle sam zostać na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że stare to jest trucizna. A ja nie będę się truł. Nie będę się truł. Zmiany zmianą towarzyszą lęki, ponieważ zmiana wymaga uznania jej za fakt. Podjęcia działań, podkreślam działań, w sprawie dokonania zmiany. To zmianą towarzyszą lęki. To zmianą towarzyszą lęki. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W ogóle wiecie, że lęk się nie ujawnia, jeżeli nie zachodzi reakcja zmiany? Lęk się nie ujawnia. Kiedy się ujawnia lęk? Kiedy zbliżamy się do zmiany. Dlaczego ludzie mają pretensje do naszego ruchu? Mówią, wy wszędzie robicie rewolucję. Wy wszędzie mieszacie. Ja mówię, ale dlaczego my mieszamy? Po prostu idziemy w nową przestrzeń. Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. Wow. Po prostu idziemy w nowe. Bierzemy maczetę i przecinamy się przez tą piekielną dżunglę. To się sypią gałęzie. A czego ty bronisz tych gałęzi? Przecież to jest system tego świata. Ja nieraz dochodziłem takich rozmów z jakimś pastorem czy z pastorami i mówią, ale Artur, ale tak nie można, ja mówię, wyjaśnić. I teraz mi za argumenty w ogóle, jak to ludzi wpienia, jak chce, żeby ci argumentowali. W ogóle, rozumiecie? Prośba o argumentację jest dramatyczna dla ludzi. Bo ludzie by chcieli, żebyś przyjął ich pierdołę i powiedział super. Ja nieraz się. Ja słuchałem, jak rozmawiają chrześcijanie. W ogóle wiesz,
pieprzą trzy po trzy. Ten gada coś innego, ten coś innego. Przecież ja potem się razem modlą w innych językach. Ja mówię, co on jest? W ogóle, ja mówię, ale wyjaśnij mi, dlaczego tak jest? Bo ja tak wierzę. Ja mówię, ty, to jest żaden argument dla mnie. Żaden. Żaden, że ty tak wierzysz. Bo wiara to jest wiara w prawdę. A nie wiara po wiara. Ty nie masz prawa wierzyć nie w prawdę. Jak ty wierzysz w nieprawdę, tak, to ty jesteś zwiedziony. Wierzący zwiedziony. Diabeł jest wierzącym zwiedzionym. Rozumiecie? Diabeł to wierzący zwiedziony. Bo on wierzy w nieprawdę. Wiecie, czemu on wierzy w nieprawdę? Bo on myśli, że mu się uda. Rozumiesz? Parę wersetów przy Biblii w ogóle mu uciekło. Zmiany są zaprzeczeniem nas dotychczasowych. Całych nas. Ludzie, błagam, zrozumcie to. Kiedy wchodzimy w zmianę, idziemy w nowe, to następuje gwałt na nas. Rozumiecie, co to znaczy? To nie przechodzi gładko. Wchodzenie w nowe powoduje gwałt. To nie jest light. Dlatego towarzyszą temu lęki. Lęki towarzyszą. Lęki. Tak jak na siłowni towarzyszy ból. Ból. Ja mówię, idziesz ćwiczyć, najpierw przyjmij, że ból to jest twój kolega. Zaprzyjaźnij się z bólem tam. Jak ja patrzę, jak ludzie ćwiczą i wychodzą mniej zmęczeni po treningu niż przed treningiem. Mówię, co ty robisz? Co to w ogóle jest za historia? Po toś tutaj przyczyn. Co ty robisz? Co ty robisz? Ty musisz wyjść zdruzgotany z tobą. W innym wypadku to tu nie chodź. Zajmij się innym sportem. Szachy. To jest dobry sport. Ale nie chodź tam. Bo tam się musisz zaprzyjaźnić z bólem. Jak ćwiczysz bez bólu, to źle ćwiczysz. Rozumiesz? 6 lat ćwiczę i mam ból. Ciągły ból. Nie potrzebuję kogoś, byłem starą teraz na... Pożyliśmy z Sarą, bo sobie ćwiczymy. Ona sobie robiła, ja robiłem swoje ćwiczenia. Jaki był cel? Przejście granicy. Ja nie potrzebowałem tam nikogo. Ja mam przejść granicę, bo ja mam osiągnąć jedną rzecz. I tak jest wchodzenie w nowe. Towarzyszy temu lęk. Wejście w nowe to gwałt na starym. Zawsze. Musicie zrozumieć to. W Królestwie Bożym jest tak albo nie. Białe albo czarne, zimne albo gorące. Tam nie ma w ogóle środka. Tam nie ma na przykład, że ktoś jest... Tam jesteś albo wróg, albo przyjaciel. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Tam nie ma, że jesteś koleś. Koleś, sąsiad, ziom. Nie ma takiej w ogóle funkcji. Jesteś wróg albo przyjaciel. Jesteś zimny albo gorący. Tam nie ma czegoś innego. W ogóle rozumiesz? Reszta to jest iluzja, iluzja, iluzja. Jeżeli nie jesteś gorący, to jesteś zimny. W tej konfiguracji ci to pokazuje. Jeżeli nie jesteś na tak, to jesteś na nie. Nie możesz być trochę na tak, nie można być trochę w ciąży. Rozumiesz? No nie można. To tak nie działa w ogóle wszystko. Wejście w nowe to gwałt na stary. Jak się wchodzi w nowe, to od razu stare dostaje w łeb i jest wywalone. Tam nie ma, troszeczkę się zostawimy, obandażujemy, przeczekasz. Nie. Nie. Stare się nie przyda na nic. Nie przyda się. Kupujesz coś nowego do domu, wyrzuć stare. Po co ci stare? Przyda się. Przyda się. Demon przyda się. Sam nieraz mu ulegałem. Demon przyda się człowieku. Przecież to jest zachowanie obsesyjno-kompulsywne człowieku. Zbieranie padzielia. Bo to się przyda. To się nigdy nie przyda tobie. Będzie leżało, gniło i śmierdziało i zajmowało miejsce. Taka jest prawda. Śmieli się ostatnio, Agatka, siedzieli, śmieli się ze mnie. Mówi,
bo Saro siedziały, mówią, tata jak wchodzi do domu, to mówi tak, lodówkę otwiera, a ja wchodzę do lodówki, ja otwieram lodówkę, no nie, czasem kurtki nie zdejmę. Jeszcze, plecak zdejmę, otworzy lodówkę, bo won, won. Nic starego. Troszkę kupić, ale niech to będzie świeże. A nie nawalony leży, proszę ciebie, i śmierdzi. Ja 10 lat więzienia spędziłem. Jadłem śmierdzące żarcie. Nie będę jadł nieświeżej wędliny nigdy. Nie po to Jezus za mnie umarł na krzyżu. Rozumiecie? Że jadł nieświeżą wędlinę. Nie. Kosz. Nie będę jadł starego chleba. Kosz. 10 lat jadłem stary chleb, powinien. Nie jestem więzieniem, jestem w Chrystusie. Nie będę jadł starego chleba. Stary chleb won. Kawałek, ale świeżego chleba. Rozumiesz, o co chodzi? Stare przewinęło! Oto wszystko uczyniłem nowym. Wszystko uczyniłem nowym. Jeden nasz znajomy pojechał na pustynię błędowską modlić się. W Polsce jest taka pustynia. Modlił się na tej pustyni. Wrócił z tej pustyni, nie wiem, w jakim czasie. Mówi do żony tak. Oto wszystko uczynił Pan nowym. Mówi, nic w tym domu nie zostanie, to jest stare. Wyrzucił wszystko. Ustawił bieliznię w domu. Mieli dużo starych rzeczy. Ona mówi, jak będziemy teraz żyć? On mówi, przez wiarę. Zaczniemy od początku. Wyrzucił każdą rzecz, która była, taki zrobił gest proroczy do swojego życia. Rozumiecie? Uszczerbiony był kawałek czegoś, wo! Skarpetka przedzierwniana, wo! Ja nie mówię, żebyś tak robił. Ja mówię, że on tak zrobił. Rozumiesz? Wrócił z długiego postu i modlitwy i oczyścił ze starego. Mówi, zaczynamy od nowa. Oto wszystko czynię nowym. Co to znaczy nowym? Tu by się chciało powiedzieć, Panie, a jakie to są te nowe? Nowe to nieznane, nieużywane, niewidziane, niewąchane, niedotykane. Wchodzisz i tu się wiara kładzie. I to jest nasze życie. Chcę, żebyście to zrozumieli. Tam nie wywąchasz tego nowego, a ja tam, a mogę troszeczkę spróbować? Ja się dałem, czy mi smakuje, czy nie, jak nie zostanę w stanie. A tu nie ma. Tak lub nie. Albo siedzisz w archajos, rozumiesz, i śmierdzisz razem z nim, w takiej czy w innej dziedzinie. W procencie jednym czy w 90, nieistotne. Albo wchodzisz w nowe i tam zaczyna się co? Przygoda! Chrześcijaństwo to jest film przygodowy! Również sensacyjny thriller. Rozumiesz, o co chodzi? Ale science fiction, ale przede wszystkim jest przygoda! Przygoda! Bo wchodzenie w nowe to przygoda! Ja na przykład nie lubię w te same miejsca. Ja nie lubię w taki sam sposób. Ja nie lubię tego samego. Rozumiecie? Nie! Ja chcę inne. Dla mnie nie ma problemu, na przykład pojechaliśmy sobie, byliśmy w Czechach w restauracji czeskiej. Wszystko po czesku. Mówię, nie wiem, co zjeść. Bo po czesku. Rozumiesz? Jeszcze po słowacku to bym zatrybił. Ale nie po czesku. Dlaczego? Dlatego, że jest mentalność, tak, przygody. Jeżeli nie ma w tobie tej mentalności, to trzeba pokutować, bo całe twoje życie jest z tym związane i takie twoje powołanie. Twoje powołanie to nie trzymać się starego, a wchodzić w nowe. Ty nie masz wyjścia. Wyjścia nie masz. Ewangelia Łukasza 5,39. Nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stary jest lepszy. Życie w starym to tradycja. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia w starym. Stare jest lepsze. Tradycja jest w porządku.
Przecież wiecie, co zrobił Kościół katolicki. Przecież człowieku, oni to w ogóle, z tego to można pisać całe doktoraty chyba normalnie, co oni porobili. Czy oni zaabsorbowali różne święta. Co wchodziły jakieś kurcze tam grupy w ogóle tych tamtejszych chrześcijan, jakkolwiek to się nazywa, wchodzili na nowe tereny, absorbowali, tak, teren, tak, i oni te święta, które tam były, tak, oni absorbowali na święta katolickie. Dlaczego? Bo wchodzili w kompromis od razu. Zostawimy stare, nazwiemy to jako nowe. Było święto śmierci, nazwiemy sobie wszystkich świętych, będzie git. Rozumiecie, o co chodzi? Bo chodzi o blichtr. O to chodzi. Ale tu mamy system, który jest systemem z piekła rodem. System kompromisu. Chrześcijaństwo, realne chrześcijaństwo nie zawiera w sobie kompromisu. Ono nie absorbuje starego i nie nazywa tego nowym. Rozumiesz? Ona nie mówi, to jest nowe, bo mu temu dałem nowe imię. Takie imię teraz mu temu dałem. Przeciętny chrześcijanin chodzi, boi się. Ale on nie mówi, że się boi. Wiecie, co on mówi? Że go Pan tak prowadzi. Mówi, Pan mnie prowadzi, żebym był ostrożny. To jest mądrość, rozum, rozsądek. Ja mówię, straż w gacie ze strachu. Tak się to nazywa. Mówię, powtórz za mną. Nie chcesz powtórzyć? Dlaczego mi mówisz, że Pan Cię tak prowadzi? Że to jest mądrość? Widzisz, ja znam definicję mądrości. Mądrość to wiedza, Boża wiedza, wprowadzona w czyn. Tak? Rozsądek, to jest tam definicję. Rozsądek to jest rozsądzenie między dwoma elementami. Między tym, co żywe, a tym, co śmiertelne. Roztropność też znam. To jest wchodzenie w ślady Jezusa. A więc nie mów mi do mnie, że ty jesteś mądry, roztropny, rozważny. Ty się boisz. A Pan ma to do siebie, że się nie boi. A więc tradycja jest mistrzem, aby nazywać, tak, stare nowym. A Słowo Boże mówi przeklęty, który zło nazywa dobrem. Przeklęty. Tradycja jest przeklęta. Ona niesie przekleństwo. Tradycja. Człowieku, od razu mi się miś przypomina ten film. Człowieku. Jak dasz dziewczynce na imię? Tradycja. Taka się w Gdańsku urodziła, mówi ostatnio. Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia, zachowania i normy społeczne. I wierzący ludzie łykają to jeden po drugim. Bo taka jest tradycja. Bo taka jest tradycja. Taka tradycja. A jak jesteś inny niż tradycja, to jesteś problemem. I mówią do ciebie, no przecież możesz sobie wierzyć w tego twojego Boga. Możesz sobie chodzić do tego protestanckiego kościoła, ale trzymaj się tradycji. Co chcą z tobą robić? Przeklinać cię. Przeklinają cię. Ładując cię w tradycję. Ładując cię w swoje obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia, zachowania i normy społeczne. Rozumiesz? Ładują cię w to. Bo tak należy, bo tak trzeba. Bo Rada Ojców tak ustaliła. Jak śmiesz burzyć ten porządek. Jak możesz. Inni bracia i siostry będą ci mówili, do pokoju powołał nas Pan. Nie rób rewolucji takiej. Po co ty to robisz? Bądź cicho. Głoś Ewangelię. Człowieku, jeżeli ty
realnie chodzisz w Duchu Świętym, to twojemu życiu będzie towarzyszyła rewolucja. Dlaczego? Bo ty jesteś zawali drogą dla diabła. Rozumiesz w ogóle? I ty, nieważne co ty robisz, czy ty głosisz Ewangelię, czy ty robisz siusiu pod drzewkiem, to jesteś zawali drogą. Zawali drogą. Ja patrzę w ogóle, u nas jest taki sklep Gulliver. W Leszczyńsku mało mamy sklepów, jest Gulliver, tu jest Gulliver, tu jest taka restauracja, tu jest takie wybetonowane coś. A tutaj jest taki budynek jeszcze jeden. I między tym Gulliverem a tym budynkiem jest taka przestrzeń. I tam rośnie taki suchy krzak. Ja mam to do siebie, że jak chce mi się siusiu, to siusiam. Rozumiecie, o co chodzi? Chce mi się siusiu, ja siusiam, nie wstrzymuję. Przeczytałem kiedyś w Piśmie Świętym, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze, więc dbam o moją prostatę, bo ją lubię. To siusiam, jak chce mi się siusiu. Nieostentacyjnie sobie tam chodzę za ten krzak siusiać. Ludzie, jak oni się tam w ogóle patrzą, że to normalnie w biały dzień tam się idzie i tam się, a jeszcze tam rozmawiam sobie przez telefon, w ogóle wiecie, w ogóle wszyscy na tym zażenowani strasznie. Przecież ja na nikogo nie siusiam. Przecież ja się tam nie obnażam, bo ten krzak mnie kryje, amen? Tam mnie nikt nie widzi, tak? Ale jest problem, bo w biały dzień dorosły facet, jeszcze żeby to była jakaś obstraj noga, to tak, ale dorosły facet wszedł i on siusia za krzakiem w biały dzień do sklepu, a co masz robić? A to jest wbrew ogólnie przyjętym normom. Powinieneś do toalety iść, tylko w Nasielsku nie ma toalety. Ale nieważne, że w Nasielsku nie ma toalety. Ty powinieneś iść do toalety, bo tak mówi zwyczaj. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jakby sikanie było w stanie kogoś doprowadzić do upadku. Ktoś mówi, gorszy szybik, ja mnie czynię sikaniem. Proszę, zgorsz kogoś sikaniem. Jak możesz kogoś zgorszyć? Daj mi jeden przykład w życiu, jeden, błagam. Jeden z argumentu, jak sikaniem się gorszy człowieka, czym doprowadza się jego życie do upadku. No jak? Jak? Jak doprowadzić do skandalizmu, sikając za krzakiem? Ale to jest wbrew temu, o czym mówią normy społeczne. A już nie daj Boże, jakbyś był kobietą jesteś. No i co? Siusia. Jakby bombę składała. Tak? To jest coś innego. Jakby to była muzułmanka. Rozumiem? Ja to rozumiem. Tutaj zakotwiczona taka. Rozumiesz, składa bombę pod sklep. No to jest skandalizm. Tak? Ręka, noga, mózg na ścianie, tak się bawią muzułmanki. Ja to rozumiem. Ale nie. Odrodzona z Bożego Ducha kobieta sika. Jak pani może, pani postępuje wbrew tradycji. Skąd to jest? Piekła rodem! I taki trzeci jest wpół. Jeden na drugim. A my temu wszystkiemu ulegamy, jak nie my barani. Rozumiecie, dlaczego Bóg pokazuje te proste rzeczy, o to wszystko czynienowi, bo to się musi w głowie zmienić, to się suwaki muszą poprzesuwać. Ludzie, to my wyznaczamy trend. To my wyznaczamy trend, my, a nie nam. My, a nie nam. Eklezja to rząd. Rząd. My nie jesteśmy marny kościółek. My rząd. Rząd z nieba, ramię Pana, głos Jahwe. Jak ci ktoś przyjdzie, powie, sikasz na krzakiem, to będziesz pierwszy mnie przykład. A nie niszczy swoją prostatę, dziadu. Tak mu powiedz. I to będzie z Boga. A nie się będziesz zabierał i uciekał. Bo to lęk. Nie bój się, nie lęk. Tradycja jest uznana przez społeczeństwo za doniosłą dla współczesności i przyszłości, rozumiecie?
Ona jest skarbem. To się przekazuje z pokolenia na pokolenie. A w ogóle Polska to jest mistrzem w tym. Ostatnio próbowałem znaleźć w internecie po polsku napis "Nie ma przeszłości". Nie znalazłem. Szok. Nie ma w internecie takiego obrazka z napisem "Nie ma przeszłości" po polsku. Po angielsku jest. Po hiszpańsku, ale nie po polsku. U nas przeszłość jest jaka? Gloryfikowana. Bo u nas pamiętanie jest szlachetne. To cnota. Jedziesz sobie Wisłą Stradą, wielka Polska walcząca, wywalone, pod spodem pamiętamy. Co pamiętamy? Co my pamiętamy? 45 rok pamiętam. Tak, pamiętamy. Ja mówię, człowieku. Jak możemy w ogóle, jak możemy ulegać takim siłom demonicznym? Pamiętamy. Ja mam wywalone na to. Ja mam wywalone na drugą wojnę światową. Ja mam wywalone na wczoraj. Wczoraj nie ma. Nie interesuje mnie druga wojna światowa, pierwsza. Nie interesuje mnie w ogóle ten cały system. Nie interesuje mnie, bo to jest jeden wielki, kłamliwy system. Pamiętamy. Przecież to jest grzech pamiętać. Grzech! To grzech! To grzech! Słyszycie klechy? To grzech pamiętać! Grzech! Grzech! I uczyć tego ludzi. Grzech! Bo Bóg powiedział, żeby nie wspominać rzeczy dawnych. A tu się wspomina człowieku i się robi filmy, i się robi wszystko, robi się wspominać. Pamiętamy! Niemcy nas to robili, to nam robili Niemcy. Rzygać się chce na tradycję, na stare. Rozumiesz? Ja mam na to gniew. Ja mam gniew na to. Bo ja wiem, jak to blokuje ludzi. Ja wiem, jak to blokuje ludzi. Rozumiecie? Ja specjalnie używam różnego rodzaju kontrowersyjnych rzeczy, żeby zakomunikować to. Tradycja stanowiła do tej pory w moim i w twoim życiu bastion bezpieczeństwa dla tego, co nazywaliśmy życiem. Kiedy się wychodzi z tradycji, kiedy się wychodzi ze starego, w małych lub w dużych sprawach, to towarzyszą temu potworne lęki, rozumiesz? Bo wychodzisz w ogóle na przestrzeń niezagospodarowaną. Tam nic nie ma. Nic. Pusty step. Wchodzenie w nowe wydaje się niebezpieczne. Rozumiesz? Wchodzenie w nowe. Zmiana pracy. Zmienić pracę. A jeszcze się przebranżowić. Nie daj Boże. No już tutaj to w tym to jestem dobry. Tak, tak, tak. I od razu jest definicja. Jestem w tym dobry. Tak, takiego stworzył mnie Pan. Jestem w tym dobry. Dobrze, że jesteś w tym dobry. Uważasz, że możesz coś więcej, czy nie możesz? Czy tak uważasz? Zbadaj, sięgnij, bo może to jest szczyt twój, ja nie wiem. Ale nigdy bez analizy, tak? Nie pozostawaj w żadnym temacie, bo może to jest stare. Lęk przed wejściem w relacje. Lęk w ogóle przed jakąkolwiek nową formą. Nosisz fryzurę jakąś. Może myślisz o jakiejś fryzurze. Rozumiesz? Może myślisz o innym ubraniu, ale nosisz dalej to samo ubranie. Ale może myślisz, ale myślisz, jak ja będę w tym wyglądał. Zobacz, to jest lęk, jak ja będę w tym wyglądał. Sprawdź to, zobacz. Zobaczysz. Weź się ubierz inaczej. Weź sobie zrób inną fryzurę. Weź coś zrób. Zrób coś. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się... A jak będzie kiszka? No to co? Pan jest mistrzem wyciągania z kiszek. Ze śmierci nas wyciągnął. To nie wyciągnie cię z nowej garderoby, która ewentualnie była pomyłką? Niebo ci załatwi. To nie załatwi ci odpowiedniego stylu. Nie bój się i nie lękaj. Nowe, 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 nowe. Rozumiecie?
Agata zrobiła tatuaż, tatuaż mówiła, tatuaż. No co sobie miała zrobić? Tatuaż sobie zrobiła. Ta kolona jest wierząca. Zuzo, że ona jest wierząca. Chciała mieć tatuaż. No, a ty chcesz mieć przekute uszy? Czemu ty masz przekute uszy, a wierząca jest? Nie rozumiem, jaka jest różnica. Bo to nie schodzi. No i koniec. To się tak z ludźmi rozmawia. Ale ja nie chcę mieć zeszków. Właśnie zrobiłem to po to, żeby nie zeszło. Chcę mieć tatuaż. Tak? Chcę sobie zrobić kolorowe buty, mieć czerwono-zielone. Dlaczego mam nie mieć czerwono-zielony but? Bo się nie nosi czerwono-zielony but. Dlaczego się nie nosi? Ale tak, i to są właśnie, to są detaliczne sprawy, bo pan fizyczne rzeczy pokazuje. A zobaczmy, jakie są dalej historie. Jeżeli w tych małych sprawach my nie zrobimy kroków różnych, na przykład w życiu, tak? Zgodnie ze swoim oczywiście pragnieniem, które mamy, tak? To przecież w życiu nie zrobimy wielkich spraw. W życiu. To się nie uda. Nie zrobimy wielkich służb, nie pozakładamy kościołów, nie zrobimy tego, bo to jest nowe wszystko. Nowe. Jak się kościół zakłada? Czyż kościół się zakłada w sposób jaki? Nowy. Jest miasto, nie ma kościoła, idziesz kościół zakładasz, nie znasz tych ludzi, nie znasz w ogóle środowiska, nie znasz niczego tam. Co robisz? Kościół zakładasz. Tak? Nowa rzecz. Diabeł przekonuje każdego wierzącego człowieka, że nowe jest nieprawdziwe, że nowe jest grzeszne, że nowe jest niemożliwe, że ciągle nowe jest jakieś niedobre. To diabeł przekonuje. Mówi, nowe nie. Stare tak. Stare jest tacy, znasz go dobrze. W ogóle, nawet jeżeli stare, ono nie zawiera w sobie jakiegoś elementu patologicznego, to i tak diabłu, tak? Bardziej będzie zależało, żebyś siedział w starym, bo to powoduje twój bezruch. A bezruch jest bardzo ceniony przez piekło. Rozumiecie mnie? Piekło kocha bezruch. Już nawet siedź sobie w porządności swojej, ale nie ruszaj się stąd. Byle byś się nie ruszał. To będzie dobrze. Aby się temu nie poddać, musisz przede wszystkim uznać, że życie w nowym to jedyna możliwość. Ja uznałem, że życie w nowym to jedyna możliwość. Jedyna. Ja w swoim życiu podjąłem taką decyzję, powiedziałem, tylko nowe, Panie mój, tylko nowe. Ja w ogóle, ja się pomodliłem lata temu i to zaczęło w moim życiu manifestować się coraz potężniej i z roku na rok się manifestuje coraz potężniej. Ja się modliłem, ja tylko chcę nowych rzeczy. Stare mnie nie interesują. Nie interesują mnie stare. Rozumiecie? Nie interesują mnie stare rzeczy. Ja nawet nie mam w sobie takiej mentalności, że zdjęcia mi się chce pooglądać. Jak z kimś usiądę, to będę oglądał i tam się pocieszę. No bo mnie to cieszy, bo się cieszę. Zobaczę siebie tam, zobaczę kogoś, mnie to ucieszy. Natomiast ja nie mam takiej funkcji, że ja usiądę, będę zdjęcia oglądał sobie na przykład tam z tygodnia, z miesiąca, albo że tam byliśmy na wczasach, będę zdjęcia teraz sobie zrobił taką sesję oglądania zdjęć, bo ja w ogóle mnie nie interesuje. Mnie nie interesują wczasy zeszłego roku. Co mi obchodzą wczasy? Ja już nie chcę pamiętać o wczasach zeszłego roku. Ja chcę nowe wczasy. Bo teraz nowy rok, nowe wakacje będą, tak? Mnie interesują te wczasy, te, a nie tamte. Rozumiecie, o co chodzi? Co mnie tamte wczasy? W ogóle mnie nie interesują przeżycia poprzednie tamte. Wiecie, dlaczego mnie interesują tamte przeżycia? Bo ja w ogóle już jestem rozkręcony na świeże przeżycia. Mnie kręcą nowe przeżycia. Jak ja mogę żyć starym przeżyciem? Rozumiecie, o co chodzi? Co to jest życie w obrazach? Co to w ogóle jest? Wow, ale przeżyłem. O czym ty rozmawiasz? Przecież to w ogóle gloryfikacja pogrzebu. Zauważ, sam mówisz, to przeżyłem. To już było. I nie wróci więcej. Nowe teraz będą rzeczy. Nie chciej przeżyć tego, co było w zeszłym roku, bo się ograbisz. Nie chciej tego, co było wczoraj, bo się ograbisz. Nie
mów, wczoraj było lepsze, bo się ograbisz. Nie rób tego, nie rozmyślaj o tych sprawach. Przyjdź dzisiaj do Boga, powiedz, Boże, odetnij mi tę funkcję w mózgu, Duchu Święty. Niech amnezja przyjdzie na te sprawy. Ja chcę tylko do przodu, zapominając o tym, co za mną. Święty Pan. A zdążając do wakacji przede mną. Musisz uwierzyć w nowe. Tak jak uwierzyłeś w Boga, tak uwierz w nowe. Oto wszystko czynię nowym. Amen. No to Bóg powiedział ten, w którego uwierzyłeś. Uwierz w nowe. Przyjdź dziś do Boga, powiedz, Boże, tylko nowe mnie interesuje. Stare mnie w ogóle nie interesuje. Przeklinam stare. A niech zdycha. We mnie i wokół mnie. W ten sposób ja tak zrobiłem i żyję. To nie jest kwestia emocji, przyjaciele, to jest kwestia wiary. To nie emocjonalnie się podchodzi do tego, bo emocje to głupieją. Słuchajcie, wiecie, jakie są emocje. Ale na emocjach nie budujemy, tak? Na tym się nie buduje. Kiedyś, jak byłem jeszcze bardziej taką, nie do końca byłem sprawny, tak jak teraz jestem. I miałem taką, wysyłałem tam, na przykład miałem wszystkie w telefonie tam te kontakty, to wszystkich wysyłałem życzenia na przykład na święto. I wysyłałem. Coś tam jakoś miałem formułę, tam, już nie wiem jaką tam, wiesz, nie wiem. Taką formułę, która dzisiaj do mnie przychodzi, ją kasuję szybko. Nie doczytawszy do połowy. Tak, bo to brudzi głowę. Niech zajaśnieje ci Chrystus. Co to jest w ogóle za informacja, która dostajesz w SMS-ie? Niech zajaśnieje ci Chrystus. To znaczy, że ktoś zrobił założenie, że mi nie zajaśniał. To znaczy, ten ktoś ma o mnie złe zdanie, tak? To znaczy, że on kłamie. To znaczy, że za nim stoi kto? Ojciec kłamstwa. Jest od kogo dostałem SMS-a? Od diabła. Więc szybciutko go kasuję. Ale kiedyś takie diabelskie wysyłałem też SMS-y. Wysłałem do jednego pastora takiego SMS-a. I przez niego przemówił do mnie Bóg wtedy. Od tamtej pory przestałem to robić. I on napisał do mnie tak. Przepraszam. Ale nie buduję na kontaktach, tylko na relacjach. Do widzenia. Wiedziałem, że Bóg to mi mówi. Nie buduję na kontaktach, buduję na relacjach. Cały rok się nie odzywam do faceta. Rozumiesz, o co chodzi? Przychodzą jakieś pieprzone święta Bożego Narodzenia, a ja mu wysyłam SMS-a, że ciebie z cyklu niech ci zajaśni Chrystus, bądź błogosławiony bracie w Chrystusie. Czy to jest w ogóle, co to jest? To policzek jakiś. Wiesz. To mnie skarcił i dobrze zrobił. Rozumiesz? Dzisiaj wiem, że tak jak się nie buduje na kontaktach, tylko się buduje na relacjach, tak się nie buduje na emocjach, tylko się buduje na wierze. To bardzo dobra nauka dla mnie była. I ty musisz uwierzyć w nowe. Uwierzyć w nowe. Uwierzyć. Że nowe jest jedyne, możliwe i nie ma nic innego. Wreszcie to jest ściema, mrzonka i diabelska podpucha. Rozumiesz, o co chodzi? I ty musisz uwierzyć, że ono jest dobre. Ono jest najlepsze. I dlatego, rozumiesz, musisz je postawić jako number one i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę tylko nowych rzeczy. Tylko nowych. Tylko nowe mnie interesują. Tylko nowe mnie interesują. Non stop. Non stop. I to w każdej dziedzinie. Rozumiesz? Nie bój się tego, bo to postawi zupełnie w innym miejscu twoje życie. Aby nie dać się oszukać diabłu przez uleganie tego nacisku, ty musisz naprawdę być bezwzględny. Proszę cię o to. Bądź bezwzględny. On też będzie chciał robić podpuchy różne, ja to wiem. Jak zaczynamy przejść na nowe, to nam poddaje takie dziwactwa różne. I mówię, o, to jest nowe.
Nowe, jak każdą rzecz, filtrujemy przez system prawdy i miłości. Prosta sprawa, tak? Dwa filtry. Przeszło, lecimy. Jeżeli ja jestem blisko Boga, jeżeli mam życie modlitewne, to ja będę czysto widział nowe. I nie ma szans, żebym się pomylił. I nie ma szans, że jeśli się pomylił. Nie ma takiej opcji. Musisz też uwierzyć, że to nowe, to jest naprawdę Twoje. To Twoje. To Twoje. Bo to Twoje nowe będzie, nie moje. Każdy z nas ma inne życie, rozumiecie? Inne życie. Nasze życia biegną równo, ale każde jest innym życiem. My je łączymy relacjami. Rozumiecie? Ale każdy ma inny bieg życia. Twoje nowe to nie moje nowe. Oczywiście musisz być pogodzony ze sobą w tym wszystkim, bo jak ty nie jesteś pogodzony ze sobą, jak ty masz konflikt ciągle ze sobą w środku, rozumiesz, to te lęki przed starym i odejdą, niestety. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Czyli standard, wysokie poczucie własnej wartości, rozumiesz, świadomość, kim się jest w ogóle, kim się w ogóle jest, tak? Musisz odważnie uderzyć w tradycję przy tym wszystkim. Nie bać się, że to pęknie. A niech pęknie. Niech pęknie. Całe życie jeździłeś do ciotki na imieniny. Teraz też jeździłeś. Diabeł ci mówił, będziesz jeździł do ciotki na imieniny, to ona wreszcie kiedyś usłyszy Ewangelię i dobrze w ogóle jej powiedzie. No i jeździ do tej ciotki na imieniny. Tylko ciotka dalej cię zaprasza na imieniny, rozumiesz? A w ogóle nie chce słuchać Ewangelii. I tak jak mnie tym dniu świra. Ten jej się uzewnętrznia, a ona siedzi ta matka i mówi, chleba byś zjadł, zupy byś zjadł. Kurczę. Jeśli nie masz prowadzenia od Ducha Świętego na sposób jasny, klarowny, czysty, to się odcina od tego, że nie przyjadę na imieniny. Dlaczego? Bo jedno jest imię pod niebem, które się czci. Jezus, a nie Halinka. Oto jasna argumentacja, że się na imieniny nie chodzi. Nie wiem, inne też ty możesz znaleźć w Biblii. Argumentacje na wszystko ty możesz znaleźć. No i co? Odważne rozpoczęcie wchodzenia w nowe. Odważne rozpoczęcie wchodzenia w nowe, bo to kosztuje. Jeżeli ty zamierzasz mieć nową pracę, no to szukaj nowej pracy. Nie za tydzień, tylko od jutra. Rozumiem, o co chodzi? Jeżeli masz się przebranżowić, tak, to dzisiaj pół godziny modlitwy innymi językami, jutro od rana się przebranżawiać. Rozumiesz, to w ten sposób. I działasz w ten sposób, idę w nowe. Okej, okay, może muszę skończyć szkołę, może muszę zrobić to. Co tu się tak świeci, mi ten to lampa. Muszę zrobić to, może zrobić tamto. Ja może muszę się wykształcić, muszę jakieś rzeczy, ale ja już idę w tą stronę. Przebranżawiam się. Dlaczego? Bo to jest nowe. Bo tam będę miał lepiej. Bo w nowym jest lepiej. W nowym jest lepiej, lepiej, lepiej. Kurczę, wy w ogóle rozumiecie? Bogu chodzi o nasze szczęście. Ludzie mówią tam, Bogu chodzi, żeby Jego wolę pełnić. Tam pstury. To są takie głupoty, że szok. To są z tej samej parafii głupoty, że On potrzebuje naszej chwały, że stworzył nas, żeby Go kochać i w ogóle takie inne pstery. Rozumiecie? Wola Jego. On zbawił cię i koniec. Czysta miłość. I dalej leci to w tą stronę, że On chce Twojego szczęścia. Im Ty większy, im Ty potężniejszy, im Ty szczęśliwszy, rozumiesz, o co chodzi, to w ogóle to jest Jego wola, o to wola Jego. No, wola Pańska. Żeby świątynia rosła. Wola Pańska. A więc nowe dla Ciebie będzie lepsze, zawsze. Lęki, które temu towarzyszą, od razu odczytaj jako diabelskie. Proszę, nie czytaj, jaka ostrożność. Ja nieraz powtarzam, 5 razy w Piśmie Świętym jest napisane bądź ostrożny, w tym 4 razy odnosi się to do tego, żeby być ostrożnym z rzeczami świętymi ze świątyni.
Rozumiesz? Raz nie wiem dlaczego. A 360 parę razy nie bój się i nie lękaj. To jest druskocąca sprawa. Druskocąca. Bóg nie jest Bogiem ostrożności, Bóg jest Bogiem odwagi i męstwa. Oto takiego Boga mamy. To w ogóle inny Bóg. Rozumiesz? To inny Bóg. To nie Bóg, co się czai. Wiesz. Tylko Bóg, który idzie z podniesioną głową do przodu, rozumiesz, o co chodzi. Taki Bóg. Chcę, żebyś zrozumiał te rzeczy. Ja ci mówię, to są takie klasyki. Ale ja wiem jedno, jakie lęki stoją za wchodzeniem w nowy. Coś się pojawia, jakaś nowa propozycja i od razu jest święte rozwolnienie człowieka. I doktrynka do tego, i doktrynka, i doktrynka, i doktrynka. Rozumiesz? Ja to, wiecie, że poprzyglądałem na doktryny różne, no nie? Na doktryny. Kobiecie nie wolno nauczać. Doktryna. Kto takie coś zrobił? Kto mógł taką doktrynę dowieść, kobiecie nie wolno nauczać? Tak? Jakiś facet. To na pewno, na dzień dobry. Od razu połowa kościoła, nawet więcej niż połowa, rozumiesz, odchodzi na bok, to nie oni winni. Żadna kobieta nie wymyśliła. Mężczyzna wymyślił. Jaki mężczyzna? Teraz jaki mężczyzna? Jaki? Na pewno nie był to mężczyzna, tak? Który był odważny, silny, zdecydowany i wolny w Chrystusie. Jaki mężczyzna to wymyślił? Lub jaki mężczyzna? Słaby, cienki, miałki i możemy wymieniać różne rzeczy. Ostatnio Sara zobaczyła Frydego Merkurego w takim teledysku, jak tam tańczył za kobietę przebrany. I tak popatrzyła, mówi, jaki mówi, jak ona powiedziała tego słowa, użyła? Mężczyzna taki, jaki miałki mężczyzna, jaki słaby, taki mówi, w ogóle, takie coś miał w ogóle. Wyraziła, co to za mężczyzna? On tam jakimś tam kubraku, wiesz, gdzie to, nie? Bo to taki mężczyzna mógł wymyślić, taki mężczyzna, tak? Zakompleksiony, tak? I wzięli taką doktrynę wymyślili. Mężczyzna, który bał się kobiety. I on powiedział, Pan tak powiedział, bo przeczytałem tak w Piśmie Świętym. I koniec. I doktryn na lęk powstała masa. Jak będziesz wchodził w nowe, to diabeł ci będzie przynosił doktryny lękowe. Doktryny lękowe, doradztwo lękowe. Rozumiesz, o co chodzi? Uciekaj od tego. Uciekaj. Jak będziesz chciał wchodzić w nowe i przyjdzie do ciebie prorocze słowo lękowe, od razu powiedz przed szatanem. Od razu. Jak to wszedłem, przestały się pojawiać w moim życiu proroctwa różne. Przestali do mnie prorokować. Powiedzieli, bądź ostrożny, uspokój Arturze. Kiedyś tak robili, tak? A jak wszedłem przez kolejne lata do przodu, się skończyło to wszystko. Błagam Cię, wchodź w nowy. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za słowo dzisiejsze. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ludzie są ludźmi prawdy. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Twoje słowo, ono jest jak miecz, jak młot. Że ono oddziela prawdę od fałszu. Ono wprowadza tych ludzi, którzy jeszcze nie weszli na drogę nowego, na tą drogę dziś właśnie, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, związujemy każdą demoniczną siłę stojącą za trzymaniem ludzi w starym. Ojcze, w imieniu Jezusa, przeklinamy tradycję. Duchu Święty, ja modlę się teraz, aby ludzie odważnie, krok po kroku wchodzili w nowe, w to, co Ty dla nich ułożyłeś jako nową przestrzeń. Na przestrzeni ducha, duszy i ciała. Amen.